nierozłącznych kupi, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Spejson, mięśnie, Wojtas, brawo ja... Chyba to nie to. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Fryczkowski Robert, trener, Frycz trener po prostu kanał. Witam Państwa serdecznie jeszcze. Dzisiaj obejrzałem bardzo fajny film, mianowicie najnowszy odcinek Blok Ekipy. Dokładnie porobiam, potem... Jak odcinek Blok Ekipy. No i właśnie w tym odcinku Blok Ekipy było bardzo fajnie opisane. Było bardzo fajnie opisane. Nowa, jakby to powiedzieć, ścieżka rozwojowa jednego z chłopców. Opiszę to w skrócie. Mianowicie, Blok Ekipa w ogóle zrobiona przez Walaszka jest genialna. Opisuje trzech takich mutantów, znaczy jeden jest takim siłaczem, jeden takim brudasem, a jeden takim lokalnym cwaniaczkiem. I chodzi o to, że gdzieś tutaj są niedaleko po tej stronie Wisły na Wiatracznej, gdzieś tam sobie mieszkają. I teraz tak, jest trzech, jest Spejson, taki siłacz, wielki taki siłacz Spejson. Spejson, potem jest Walo, potem tam jest jeszcze ten trzeci. To są wszyscy troje, proszę Państwa, degeneraci. To są wszyscy ludzie zdegenerowani. W ten sposób, że tak, nikt nie ma stałej pracy. Walo pracuje tylko u takiego lumpa mechanika, który generalnie cofa liczniki. No ten warsztat jego jest po prostu przerażający. Żaden z nich nie ma normalnej rodziny. Najlepszą rodzinę ma Spejson, bo ma matkę, która pilnuje porządku. Ojciec Spejsona jest takim lumporzemieślnikiem, który mówi: u siebie rób jak u siebie, a u klienta zawsze na odpierdol. To jest świetne, weszło do języka. Z tego co wiem, ten ma chyba matkę, a Walo też chyba mieszka samotnie z matką. Oczywiście nie mają żadnych planów, żadnego nic. Jest to zupełna doraźność. To jest taka grupa ludzi, których już nawet nie obsługują kredyty chwilówki. Pojawiają się też tam kobiety i na przykład taką kobietą jest Solaris. Jedną z takich dziewcząt jest Solaris. Znajdujemy najlepsze ciacho! Gdzieś koło niego musi się kręcić jego brzydszy kolega. No to teraz ten łatwiejszy sposób. Tylko wypijamy 200 na odwagę i uderzamy. No i teraz drugie pytanie. Co zrobić, jak się tobie i innej typiarze podoba ten sam kot? Żeby nie wyjść na łatwą. Mój rekord to 6. Wprawdzie na imprezie było 7, ale tego 7 to nie liczę, bo był tak zrobiony, że w trakcie spał. No. Są tam takie dziewczyny jak Solaris na przykład, która jest taką semiprostytutką, ale jest żonata z jakimś tam gościem. W ogóle ogólnie to jest potworna mentownia. I teraz, co się dzieje? Dzisiejszy najnowszy odcinek Blok Ekipy polega na tym, że Walo nagle przestaje dzwonić do chłopców. I co się dzieje? Walo poznaje piękną dziewczynę. Wyższą od siebie sporo. Zaczyna się elegancko ubierać, zaczynają gdzieś chodzić, przejeżdżają z tamtej strony Wisły na tą drugą stronę Wisły, do tej takiej prawdziwej Warszawy i on już tam z chłopakami trochę powoli zrywa kontakt i chłopaki chcą go odzyskać dla grupy. I co się dzieje? Walo pozyskuje piękną dziewczynę, czyli tu jest Walo, prawda? Pozyskuje piękną, smukłą laskę, naprawdę śliczną, taką już tutaj w burza włosów i tak dalej. I pojawia się impreza. Impreza to jest 30-lecie ślubu jej rodziców. Czyli Walo jest z jakiejś rodziny niepełnej. Dziewczyna, którą poznał, jest z pełnej rodziny. O, już mają swoje lata. Ci rodzice, ale mają perłowe gody, stać ich na to, żeby zrobić dużą imprezę. Impreza jest bezalkoholowa. Na tej imprezie są bardzo fajni ludzie. Jest też Walo elegancko ubrany. No to wszystko zaczyna się po prostu ładnie kleić. Czyli można powiedzieć, że Walo wchodzi w nowe środowisko. Jaki pojawia się element u Wala? Siedzą sobie przy stole i on mówi tak: a wyobrażasz sobie nas za 30 lat? I mówi: ja, pan kierownik na zakładzie, ty, kierowniczka w sklepie i nasze dzieci, być może już
na studiach. A być może na studiach w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, który w ten czas już będzie 2365 na świecie, zaraz po tymi wszystkimi, co mają długopisy w nosie. Nie wiem, czemu się tak znęcam nad tym uniwersytetem, po prostu brzydzi mnie. Ale nieważne, lump spod trzepaka, który poznał naprawdę piękną dziewczynę, która jest z kompletnej rodziny i ma ojca i matkę, czyli ma ojca i matkę, tak, ma ojca i matkę i sobie siedzą po 30 latach małżeństwa przy stole i to jest tam ten, ma, jest socjalizowana, ponieważ jest bardzo dużo ludzi na tej imprezie. Taki gość wchodzi w takie towarzystwo i co się dzieje? Zaczyna od razu planować. Mówi, wyobrażasz sobie nas za 30 lat, ty, ja pan kierownik, ty pani kierowniczka i nasze dzieci być może na studiach. Czyli on zaczyna już projektować siebie jako menadżer pewnej grupy, prawda? Jako pewien wzorzec. Chociaż w Polsce bycie kierownikiem jest bardzo rzadko widziane jako wzorzec. Zwykle jest to kierownictwo, to jest, jakby to powiedzieć, paszport do tego, żeby bezkarnie jebać innych. W takim lumpen biznesie oczywiście, ale lumpen biznes to jest w tej chwili mniej więcej wiele procent, proszę Państwa, wiele procent. I co się dzieje? Może być tak, że ci dwaj pozostali idą i mówią, słuchaj, idziesz na fajną imprezę, ubierzmy się ładnie, zaprosisz nas, przedstawisz, powiesz, że masz fajny kumpli. I wszyscy, może być tak, że idą w trójkę, kupują kwiaty, chłopaki obtańcowują bardzo ładne dziewczyny, które tam są i też poznają sobie i jakby upgrade'ują całe środowisko. Czyli przechodzą z takiego lumpiarskiego siedzenia na trzepaku i trzymania tej fifki do czegoś, co pozwala im planować. Typu przychodzi i mówi, mamo, poznałem dziewczynę. Inną niż Solaris, która ma taki fajny debiut do chłopaka, mówi, chcesz, to ci obciągnę. I to zwykle, jak mówi Solaris, działa. Więc chodzi o to, że mogą przyjść, ale wpadają na diaboliczny pomysł i po prostu na tej imprezie upijają Wala, czyli dają mu wódkę z Red Bullem czy tam z jakimś energetykiem i on to wypija i wychodzi z niego ten taki właśnie Walo spod trzepaka, zaczyna wszystkich łapać za cycki, za dupy, bić się z każdym, a na końcu wręcz metaforycznie obrzyguje tą piękną dziewczynę i ją porzuca. To jest ta scena taka zupełnie metaforyczna, jak w Trainspotting. Pamiętacie, kiedy jest fajny, dobry dom, jest bardzo fajna dziewczyna, która poznaje chłopaka, który jest narkomanem. W związku z tym, że on jest narkomanem, nie pilnuje swoich odruchów i się po prostu zesrał w pościel. I on się tego wstydzi, trzyma to prześcieradło, matka mówi, ja to wezmę, nie, ja to wezmę, ja to wezmę, ja to wezmę. I się szarpią w momencie przy obiedzie i nagle to prześcieradło pęka i obryzguje wszystkich gównem. Jest to taka metafora, że jak wpuścimy do swojej rodziny, do środowiska takiego gościa, takiego lumpa, no to gówno obrzuci wszystkich. Tak? No bo zostanie kobieta z dwójką dzieci, mąż gdzieś tam będzie zalany czy coś takiego. I tutaj jest ta sama metafora, że on na końcu tą piękną, wspaniałą dziewczynę obrzyguje i wraca do tej swojej lumpiarni, do tych debili przy trzepaku i mówi, dziękuję wam chłopaki, dziękuję wam ziomeczki. Czyli ktoś, kto miał szansę przynależeć do lepszego środowiska i za 30 lat powiedzieć, pamiętasz, poznaliśmy się, kochana, tutaj, a teraz ja jestem kierownikiem na zakładzie, ty jesteś kierowniczką sklepu, a nasz syn i córka są na studiach. Tak? Miał, otarł się o to, ale poddał się. Ale to było metaforyczne wręcz. I wrócił do swojego zlumpiałego, skurwionego środowiska, w którym nawet go nie honorują ci, którzy dają chwilówki. Trudna sprawa. Dziewczyna została obrzygana, ale z pewną taką jakby nauczką, żeby nie szukać pereł na śmietniku, ponieważ cłek cłekowi nie dorówna, nie poleci ozeł w gówna. Jest tu też, nie można Wala jakby tak ewidentnie krytykować, ponieważ on w swoim środowisku miał coś bardzo ważnego z piramidy Maslowa, mianowicie akceptację, której być może w nowym środowisku by nie miał, ale to gdybamy, ponieważ
Oni by mówili, no wzięła cię tam znikąd, pracowałeś w warsztacie i tak dalej. Ale gdyby się postarał, gdyby się pokazał, gdyby pokazał swoje umiejętności, gdyby naprawdę mu zależało, to rodzice powiedzieliby, wzięliśmy cię znikąd, ale jesteś naprawdę świetnym człowiekiem. Cieszymy się, że nasza córka jest z tobą. Czyli mógł wejść do wspaniałą dziewczynę, wejść do prawdziwej rodziny, która ma zasoby finansowe i ceni tradycje. Mógł zaplanować swoją przyszłość, mieć dzieci i sam kiedyś być prawdziwym kierownikiem, nie takim z McDonalda. Znaczy, ci z McDonalda oczywiście też są prawdziwymi kierownikami, ale rozumiecie Państwo, o co chodzi. 50-paroletni inżynier z dużym stażem w fabryce opon na zupełnie. To jest prawdziwy pan kierownik, a nie ktoś, kto ustala grafiki 5 osobom. I tak to właśnie wygląda w praktyce. Tak to właśnie wygląda w praktyce. Prawda jest taka, że jeżeli jesteśmy w jakiejś strukturze, prawda, to jesteśmy wypadkową 5 osób, z którymi najczęściej przebywamy. I bardzo często to wszystko wygrywa. Więc jeżeli jesteśmy 5 osób takimi, z takimi osobami, które siedzą gdzieś w kieszeni u prowidenta, to pewnie sami tak wylądujemy. Jeżeli my jesteśmy w ciągu 5 osób, które permanentnie klną, pewnie sami zaczniemy. Jeżeli jesteśmy w ciągu 5 osób, które permanentnie są niemoralne, najpewniej tacy się staniemy. Po prostu będziemy takim zeligiem. Upodobnimy się tak jak Walo. Przejście na drugą stronę jest bardzo trudne, bo wymaga pewnej takiego okresu, w którym będziemy szukać sobie nowej tożsamości. Ale starzy koledzy lumpiarze nie zawiodą i będą nas ściągali. Będą mówili, Walo, po co do niej idziesz? Napij się, zostań tutaj. Po co będziesz szedł? No co ty, nie musisz być trzeźwy? Jesteś panem domu, napij się. I tak dalej, i tak dalej. I będą niszczyć jego tożsamość. Zawsze jest to sprawdzian. Gdyby kochał ją naprawdę, gdyby rozumiał, że jest jego szansą rozwojową ta dziewczyna, to pewnie by z nią został i powiedział, chłopcy, przepraszam, ale no, zostaję, bo tutaj jest moje miejsce. Jesteście moimi przyjaciółmi, ale ona jest moją przyszłością. No tak to właśnie wygląda. Jesteśmy 5 takimi, mamy taką kondycję jak 5 osób, z którymi najczęściej przebywamy. Nie wiem, czy to jest do końca prawda. Szkoda, że może nie przebywał częściej ze swoją wspaniałą dziewczyną. Szkoda, że może bardziej nie został zaakceptowany. Ale może dobrze, że obrzygał ją teraz, a nie później, kiedy zostałaby z 2 dzieci i bez środków do życia. Tak to w życiu jest. Ważny jest właściwy dobór partnera na całe życie. To jest tak jak zakup dobrego samochodu do firmy. I tak naprawdę nie jest ważne, jak to powiedział mój kolega, czy to jest taki, czy inny samochód. Ważne jest to, czy my jesteśmy gotowi kupić do firmy samochód i o niego dbać. A jeżeli tylko to jest dobra marka, będzie i tak nam służyć wiele lat. Czego Państwu serdecznie i tak z całego serca życzę. Dobrej, fajnej satysfakcji ze związku i perłowych godów kiedyś. I ja kierownik, ja kierowniczka, a dzieci nasze na studiach. Tylko żeby nie w Toruniu, bo to syf. Wszystkiego dobrego.